zwłaszcza jak jestem w podróży, wyznaczam sobie cel trasy. Jestem w drodze z punktu A do punktu B. Tak samo było w Niedzielę Palmową, gdzie Jezus Chrystus, wjeżdżając do Jerozolimy na ośle, wyznaczył nową drogę zbawienia. Był sługą, który był posłuszny woli Boga. Charakteryzowały go cztery cechy. Był posłuszny, był sługą nazwany uczniem i mistrzem. Przede wszystkim cierpiał za innych, a także ufał mocy Bożej. W Księdze Izajasza w 50 rozdziale od 4 do 5 wiersza czytamy słowa: Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Jezus mógł podjąć decyzję o szybkim zakończeniu drogi. Mógł powiedzieć: nie, nie wykonam Bożej woli i się sprzeciwię, wycofam się. Powiedział: nie jako moja wola, ale Twoja wola niech będzie. Droga zbawienia nie była łatwa, mimo tego, że zaczęła się radosnym wjazdem, triumfem tłumu wobec naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a zakończyła się bardzo trudnym momentem, wielkim cierpieniem na krzyżu. Darmo z łaski zbawieni jesteśmy. Wielki okup został zapłacony za to nasze darmowe zbawienie, bo został zapłacony życiem naszego Zbawiciela Jezusa. Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy moja droga zbawienia od punktu A do punktu B wiedzie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pozostańcie z Bogiem.